Ten mężczyzna obudził się z 19-letniej śpiączki i to, co powiedział, zaniepokoiło wszystkich. Co powiedział po prawie 2 dekadach snu i dlaczego było to tak zaskakujące? Zaciekawiłem was, prawda? Bycie w śpiączce to dla każdego człowieka coś innego. Niektórzy ludzie są pewni, że stanęli twarzą w twarz z jakąś boską istotą, ale historia naszego dzisiejszego bohatera jest zupełnie inna i wyjątkowa. Jan urodził się w Polsce. Nigdy nie wyjechał, nie z braku możliwości, ale z miłości do własnego kraju. Jego rodzice, tak samo jak on, kochali to miejsce, ale niestety ich miasto, mimo że piękne i przytulne, będzie też dla nich miejscem wielkiej tragedii. Jan od zawsze kochał pociągi. Nie mógłby wybrać nic innego do pracy przez resztę swojego życia. Mężczyzna spędzał dni przy konserwacji tych urządzeń. W pozornie zwykły dzień. Jan wstał wcześnie, by udać się do pracy, ale mało kto wiedział, że już za kilka godzin stanie się coś niesamowitego. Szedł roztargniony, myśląc o rzeczach, które chciałby mieć w swojej przyszłości. Kiedy przypadkowo wpadł na kogoś, kto był oszołomiony, nie rozumiał na początku, co się stało, dopóki nie usłyszał głosu, który powiedział mu: uważaj, jak chodzisz. Czy ty mnie nie widziałeś? Jan był bardzo zakłopotany. Szybko spojrzał w dół, aby pomóc osobie, którą powalił na ziemię. Ale gdy spojrzał w dół, serce zaczęło mu walić. Tym, na kogo wpadł, była kobieta, która przechodziła obok niego codziennie. Najwyraźniej zawsze się spóźniała. Dwójka wpatrywała się w siebie przez kilka sekund, ale potem kobieta wstała i zniweczyła romantyczny nastrój, który panował w powietrzu. Jan przeprosił, ale kobieta nie przejęła się tym. Dalej szła w stronę stacji. Zauważył, że uśmiechnęła się, gdy odwracała się. Tych dwoje zaczęło się codziennie witać. Jan dowiedział się, że ma na imię Wiktoria. I od tego dnia w jego sercu zaczęła rosnąć wielka namiętność. Zanim się zorientował, zaprosił ją na randkę. Kobieta uśmiechnęła się, przyjęła jego prośbę. W ciągu kilku tygodni po pierwszym spotkaniu para była już na randce. Namiętność, którą dwójka darzyła do siebie, była oczywista. Ale niestety wkrótce miało się wydarzyć coś nieoczekiwanego. Coś, co wystawiło ich związek na próbę. Wiktoria udała się do domu swojego chłopaka. Kobieta miała łzy w oczach i choć starała się to ukryć, była wyraźnie strapiona. Jan nie rozumiał, co się dzieje, ale dziewczyna wyjęła z kieszeni jakiś przedmiot i podała mu go. Był to test ciążowy z pozytywnym wynikiem. Wiktoria dobrze radziła sobie w pracy, nie chciała zajść w ciążę w tym momencie swojego życia. Była zrozpaczona po zobaczeniu wyniku testu, ale nie spodziewała się tego, co powie Jan. Kocham cię i tak samo będę kochał nasze dziecko. Jeśli będzie trzeba, zajmę się nim, żebyś mogła poświęcić się pracy lub nauce. Nigdy cię nie opuszczę. Bądź pewna jednego. Będę kochał bycie ojcem w każdej sekundzie mojego istnienia. Nie martw się, razem damy radę. Był rok 1988. W tamtych czasach mężczyźni raczej nie mieli takiego pozytywnego nastawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowanie dziecka. Jednak wszystko, co powiedział Jan, było prawdą. Z niecierpliwością czekali na spotkanie się ze swoim dzieckiem. Jednak mężczyzna nie był w stanie dotrzymać swojej obietnicy. Tydzień później Jan poszedł do pracy jak zwykle, ale tego dnia wydarzyła się straszna rzecz. Wykonywał jakieś rutynowe czynności, ale był tam kamień. Jan nie zauważył go. Przez przypadek potknął się. Na początku wyglądało to jak coś głupiego, ale mężczyzna poślizgnął się i upadł na tory. Inni pracownicy na miejscu zdarzenia natychmiast wezwali karetkę, ale gdy dotarł do szpitala, lekarze powiedzieli, że nic więcej nie mogą zrobić dla jego życia. Mężczyzna uderzył się i poważnie uszkodził głowę. Jan był w śpiączce, ale pracownicy służby zdrowia odebrali rodzinie, a zwłaszcza Wiktorii, nadzieję na to, że kiedykolwiek zobaczą go jeszcze żywego. Bo według nich, za kilka dni pacjent nie miałby już aktywności mózgu. Na szczęście dla wszystkich, lekarze się mylili. Kilka dni mijało, a Jan dalej żył. Mimo że nadal był w śpiączce, Wiktoria nie mogła zrobić nic innego, jak modlić się o cud, w nadziei, że jej chłopak i ojciec dziecka obudzi się. Dowiedziała się, że dziecko, którego się spodziewała, to tak naprawdę dziewczynka
i w tym momencie zalała się łzami. Przedtem była pełna obaw, bała się urodzić to dziecko, ale teraz uznała to za dar. Niestety co do Jana, to nie obudził się w ciągu kilku następnych dni, ani nawet po roku, a nawet po 10 latach od tego tragicznego wydarzenia. Mężczyzna nadal był całkowicie nieprzytomny, ale jego rodzina wkrótce miała otrzymać dobre wieści. Jan miał lekką poprawę i to podekscytowało wszystkich, nawet lekarzy. Jednak całe to szczęście nie trwało długo, ponieważ kilka dni później wrócił do opłakanego stanu zdrowia. Jego rodzina zastanawiała się nad wyłączeniem urządzenia, które podtrzymywało jego życie. Jednak Wiktoria była całkowicie przeciwna. Wierzyła, że pewnego dnia jej kochany obudzi się, by poznać swoją córkę. Czy Wiktoria tylko przedłużała nieuniknione? Pewnego dnia jego matka poszła go odwiedzić. Wtedy, gdy ścisnęła jego dłoń, stało się coś dziwnego. Jan ruszył palcami. Pobiegła wezwać lekarzy, którzy nie uwierzyli w jej historię. Ale kiedy wrócili na salę, znaleźli pacjenta, który według nich kilka lat temu nie miał szans na przeżycie, a teraz był z otwartymi oczami. Wiktoria miała rację. Po niewiarygodnych 19 latach mężczyzna w końcu się obudził. Lekarze byli w szoku. Nigdy nie doświadczyli czegoś takiego. Ale kiedy odzyskał przytomność, Jan zaczął mówić bardzo dziwne rzeczy. Pierwszym jego słowem był bursztyn. Jego matka nie spodziewała się tego. Z niedowierzaniem patrzyła, jak jej syn się budzi, więc nie wytrzymała tylu emocji i zemdlała na myśl, że może tylko śnić. Nie wierzyła, że po tylu latach wreszcie się z nim połączyła. Po 19 latach spędzonych w śpiączce, jego pierwsze myśli dotyczyły jego małej córeczki, którą przed laty tak bardzo chciał zobaczyć, jak się rodzi. Powiedział, że pamięta co najmniej ostatnie pół roku rozmów, jakie prowadziła z nim jego rodzina. To było naprawdę wyjątkowe i niewiarygodne. Lekarze nie mogli zrozumieć, jak to się stało. Miał teraz po co żyć i czego się uczyć. Amber, jego córka, niedawno dostała się na studia. Miała już 19 lat. Oboje płakali, gdy wreszcie się spotkali. Teraz Jan mógł spełnić swoje marzenie o byciu ojcem tej młodej kobiety. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała. Napiszcie w komentarzu, co o niej myślicie. Słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia w następnym filmie.